Cześć, z tej strony Karolina Sowańska. Ten podcast to rozmowy o dobrym życiu i celebracji codzienności. Pokazujemy tutaj różne perspektywy, otwieramy się na nowe tematy i zadajemy trudne pytania, na które odpowiedź często brzmi to zależy. A jeśli szukacie codziennych inspiracji, zapraszam Was do mojego drugiego podcastu Myśl na dziś. To kilkuminutowe wypowiedzi ekspertów, które pomogą Wam lepiej zacząć dzień. Myśl na dziś czeka na Was od wtorku do piątku na wszystkich platformach streamingowych. W studio ze mną jest Aleks Limanówka, psychoterapeutka systemowa w trakcie certyfikacji, coach relacji i mediatorka, która specjalizuje się w ekspatach i relacjach międzykulturowych. Cześć, Alex. Cześć, Karolina. Bardzo mi miło. Dzięki mi jest, za zaproszenie. Mi jest bardzo miło gościć ciebie i mam wrażenie, że nasz dzisiejszy temat może dotyczyć wielu osób, bo mam wrażenie, że wiele z nas marzy o tym, żeby wyjechać za granicę, potencjalnie się tam przeprowadzić i dochodzi do takiego zjawiska idealizacji tego konceptu mieszkania. Gdzieś w świecie, mieszkania w Paryżu, mieszkania mhm. w Nowym Jorku, czy jakiekolwiek inne miejsce, mhm. które chodzi nam po głowie. I zastanawiam się, na ile my, czy marząc o tym, czy już decydując się na taki krok, zdajemy sobie sprawę z tego, z czym to się je mhm. i jakie to jest wyzwanie. No właśnie, to jest bardzo ciekawy temat i bliski mojemu sercu, bo po pierwsze, ja sama jestem ekspatem i już łącznie ponad 8 lat mieszkam, mieszkam za granicą, więc doskonale sama wiem, z czym to się je. Też moje własne doświadczenia i doświadczenia osób mi bliskich tak naprawdę zmotywowały mnie, żeby w tej swojej profesjonalnej karierze przyjrzeć się tym właśnie tematom, czyli związkom międzykulturowym. No bo to też bardzo często jest powiązane z życiem za granicą, to, że poznajemy innych ludzi i ewentualnie nawiązujemy jakieś tam romantyczne relacje, i również stricte takie życie na obczyźnie w różnych formach, bo tych form może być wiele. Możemy tu mówić o ekspatach, możemy mówić o tym pojęciu imigranci czy digital nomad, teraz pojęcie bardzo, bardzo popularyzowane, zwłaszcza tak myślę po pandemii, i rozwijające się, nawet patrząc na jakieś tam prawne uwarunkowania każdego kraju, teraz coraz bardziej modne stają się te wizy dla digital nomad, mhm. więc jest to zjawisko bardzo, bardzo powszechne. Więc żyjemy w globalnym świecie, pełnym migracji, i ja osobiście mam takie wrażenie, że nie zawsze jesteśmy do niej przygotowani. A jednak edukacyjnie, zupełnie chciałabym, żeby ludzie podejmowali taką decyzję z pełną świadomością, wiedzieli o tych wszystkich plusach, które ich czekają, ale też o minusach i wyzwaniach, które mogą ich spotkać podczas takiego doświadczenia, i też wiedzieli, że to jest normalne i to jest okej, okay, nie? I nie wstydzili się ani o tym mówić, ani prosić o pomoc. To jest bardzo ważne i zresztą sama powiedziałam Ci to przed nagraniem, że żałuję, że wtedy, kiedy ja byłam na obczyźnie jako studentka, znacznie mniej świadoma osoba mm -hmm. i młodsza, nie było tej narracji wokół tego, że wyjazd to są wyzwania, że to nie jest studiowanie za granicą i spełnienie swoich marzeń. Okej, okay, to jest poniekąd to, jest to, ale wiąże się z tym cała masa trudności, wyzwań. Konsekwencji. I tak myślę sobie, czy gdybyśmy wiedzieli, mhm. jak to wygląda w praktyce, to czy byśmy się w ogóle decydowali na te wyjazdy? Jakie mhm. masz doświadczenie, też swoje, z, czy z, ze swojego grona, ale też z pracy? Wiesz, co? To jest ciekawe pytanie. Myślę, że bardzo często, i to jest też ogromny plus wyjazdów, my się wtedy bardzo dużo uczymy samego siebie, kim jesteśmy tego naszego poczucia człowieczeństwa, nie? Naszego, naszych wartości, naszych tych konceptów kulturowych, które mamy gdzieś w sobie wdrożone, naszej, naszej tożsamości. I ekspozycja na takie nowe doświadczenia, doświadczenia często trudne, bardzo łatwo pokazuje nam tą naszą drogę. Dlatego też myślę, to trochę... Tak naprawdę od tyłu bym zaczęła. Natomiast warto mieć też świadomość, że nie każdy wyjazd musi być. Na stałe, nie każdy wyjazd musi być na zawsze, i że powroty też są OK, ponieważ myślę ze swojej, ze swojej własnej praktyki, że wiele osób wstydzi się tego powrotu ewentualnie mhm. do, do swojego miejsca zamieszkania, do swojego kraju, gdzieś skąd wyjechaliśmy, właśnie dlatego, że wiele osób traktuje to jako porażkę. O jejku, nie wyszło mi, nie? nie sprawdziłem się, albo sobie nie poradziłem, i to nawet nie pod kątem czy pracy. Sytuacji materialnej, czy znajomych, ale właśnie gdzieś nie udźwignąłem tego wewnętrznie, tej zmiany i tego wyzwania. Natomiast tu, tym wszystkim osobom, które kiedykolwiek by tego sobie pomyślały, powiem, że po takim doświadczeniu znacie siebie dużo lepiej, macie świadomość. Jak to było, nie? Też przez to spełniacie swoje marzenie i weryfikujecie, czy ono naprawdę było marzeniem, bo tak czasami jest z marzeniami, tak, nie? To jest tak. idea, o której gdzieś tam marzymy, natomiast y, czasami w praktyce to w ogóle się nie sprawdza. Y, I fajnie jest wrócić i nawet wrócić tak w pełni świadomie i powiedzieć sobie, kurczę... Spróbowałem, nie? Spróbowałam, ale tu jest moje miejsce na Ziemi, nie? I e, myślę, że wtedy nawet to poczucie docenienia tego docelowego miejsca, z którego pochodzimy, tak. jest też inne, nie? Tak, to jest tak wiele wątków. Myślę, że zderzenie się ze swoimi marzeniami jest bardzo ważne. Sprawdzenie, czy to na pewno jest nasze marzenie mm -hmm. i może zdecydowanie, że w ogóle to albo nie było moje, albo już nie jest moje, albo wyglądało zupełnie inaczej, niż sobie wyobrażałam. To jest moim zdaniem kluczowe, ale też to przyzwolenie na to, żeby powiedziawszy A, nie powiedzieć B. Myślę, że to jest bardzo o naszej mentalności, tak. że jak już zacząłeś studia, no to trzeba skończyć. Co z mhm. tego, że mhm. zmarnujesz kolejne dwa lata życia, to najważniejsze jest to, że już zainwestowałeś te trzy, czy ten rok, czy ileś tam. Mhm. Już nie można się wycofać, tylko to też nie ze sobą konsekwencje. I może im szybciej wrócimy, tym szybciej będziemy mogli przejść na jakieś nowe tory naszego życia to raz, a dwa, ten czas nigdy nie jest stracony. To tak. Też jest to. I też zastanawiam się, czy my odczuwamy tę porażkę, o której powiedziałaś, dlatego, że sami wywieramy na sobie tę presję, mhm. czy też otoczenie uważa nas za osoby które wróciły, którym się nie udało. Czy to działa równolegle? Ja myślę, że działa to gdzieś równolegle. Oczywiście najczęściej to nasza własna głowa jest naszym największym przeciwnikiem, który kreuje jakieś wizje na nasz temat o jejku co pomyślą inni albo co ja sam myślę o sobie. I to jest taki nasz największy krytyk, z którym myślę, że każdy z nas codziennie musi się Rozprawiać i wprowadzać ten element pochlebcy, żeby równoważyć te dwa głosy, które mamy gdzieś w głowie. Natomiast wydaje mi się, że takie społeczne poczucie również istnieje. Czasami jest tak, że, no wiesz, ci nasi wierni fani i tu mówię, wiesz, mama, tata, babciu, babcia, dziadek, rodzeństwo, przyjaciele, czy inne osoby nam znane, gdzieś tam nam kibicują na tej drodze wyjazdu. Wręcz, powiedzmy się, szczycą tym, wow, moja córka studiuje gdzieś tam, nie? A ktoś wydostał propozycję pracy, nie wiem, w Azji, a ktoś wyjechał do Stanów i traktują to może nawet jako taki upgrade życiowy. Tak. I tutaj, może od tej społecznej części, myślę, że fajnie nawiązać do naszej, jeżeli mówimy o nas, Polakach, do tej naszej kultury i historii, bo to jest nieodłącznie z tym związane. Czyli wyobraźmy sobie. Tak, powiedzmy ogółem, ale ta generacja naszych rodziców, oni nie mieli takich możliwości, jakie mamy my nie? i jakie mają te kolejne pokolenia. Zazwyczaj to było pokolenie, które nie wyjeżdżało, które wychowywało się, uczyło się w czasach komunizmu. Mhm. Nie mieli takich możliwości, nie znali języków obcych, bo też nie było popularne uczenie się ich w taki sposób. Przerwę ci, bo jeszcze mhm. była opcja pod tytułem Mogę wyjechać, ale na koniec świata już pragnę. Prawdopodobnie na zawsze. Tak. Czyli emigracja z biletem w jedną mm -hmm. stronę, co też tak. jest o wiele bardziej obciążające niż to co tak. mamy teraz. Tylko chciałam Tak, oczywiście. Dodać. Oczywiście, to jak najbardziej. Natomiast chodzi mi o te takie krótkie doświadczenia, tak. poznawanie świata na chwilę, nauczenie się języka, studiowanie w innym kraju albo, po, albo pojechanie na kontrakt na rok, dwa, trzy. Tych doświadczeń tak dużo nie było, więc myślę, że automatycznie ci nasi rodzice, którzy oczywiście jak najlepiej chcieli tą rodzicielską funkcję, Funkcję pełnić, gdzieś tam bardzo często mogli nas wypychać w ten świat bardziej lub mniej świadomie. Tu nie chodzi absolutnie o obwinianie nikogo, e, mówiąc nam i jakby pękając z dumy, nie? że to, czego oni nie mogli mieć, my teraz mamy, nie? I, i, i że mamy takie możliwości, i co więcej, je wykorzystujemy. Myślę, że to jest takie doświadczenie, które bardzo często w wielu rodzinach jest gdzieś tam przekazywane, co. Docelowo wpływa na tą naszą presję w głowie, która gdzieś się pojawia przy takim wyjeździe. Nie? Tak, co więcej, słuchając ciebie, przypomniało mi się kiedy ja studiowałam w Szkocji Aha. i wracałam do domu przy każdej możliwej okazji, mhm. na święta, na całą przerwę, na, na każdy tydzień wolnego, na całe wakacje, na całe Aha. lato i pamiętam, jak mój tata, no właśnie, mhm. wychowany w tych czasach, które opisałaś, mhm. powiedział do mnie, że on mnie nie rozumie. Skoro mhm. mogę być tam w świecie, to czemu ja chcę wracać? Czemu chcesz siedzieć w Łodzi w wakacje przez tyle miesięcy? Bo nie zdawał sobie sprawy z tego, mhm. co ja przechodzę, mimo że dzieliłam się tym, oczywiście tak. na bieżąco, no to myślę, że go głęboko serio, w to wierzę, nie wiem czy też tak masz, że jeżeli ktoś nie przeżył tak. życia za granicą, y, czy jakiegoś fragmentu życia, to, to naprawdę nie wie mm -hmm. z czym to się je. Więc pomimo dobrych chęci, ta osoba nie jest w stanie się tak z tym utożsamić. Ale, ale myślę sobie, że, no właśnie, bez obwiniania, tak? To jest, to jest naturalna kolej rzeczy, że chcą dla nas jak najlepiej. Tak. Y, I wracając do tego, od czego zaczęłyśmy, czy właśnie, jeżeli ktoś ma pomysł, żeby wyjechać. Mm -hmm. To ta edukacja jest o tym, żeby tę osobę może wstrzymać? Czy uważasz, że jeżeli zapali się ten płomień, tak chcę pomieszkać za granicą, czy wyjechać na ten kontrakt, czy studiować, to żeby zrobić to, ale po prostu lepiej się do tego przygotować. Ja zdecydowanie myślę, że takie doświadczenia są wspaniałe i docelowo nawet spotkanie się z wyzwaniami na miejscu, które pokażą nam, że na dłuższą metę to nie jest dla nas, to jest ciągle y, mega pouczające. Y, I możemy. Tylko z tego czerpać więcej wiedzy o samym sobie, o świecie. Więc ja uważam, jeżeli ktoś takie pragnienie ma e, i taką, ten pomysł w głowie, który zapala się, ta żaróweczka, wow, chciałbym zrobić coś takiego, super. Tylko ym, pod tym kątem edukacyjnym myślę, że najważniejsze jest to, żeby właśnie do tego dobrze się przygotować. I wiesz, często w tych. E, w formach przygotowywania się do takiego wyjazdu, myślimy o tym, żeby dobrze spakować walizkę, nie? Mądrze, co zabrać Grzęb ze sobą. Słoiki, słoiki dokładnie. <laughs> e, wiesz, e, polskie przyprawy na przykład. E, no, no cokolwiek, tak? Co, czego nam będzie tam brakowało i do tego się bardzo przygotowujemy. Tak samo, e, e, wiesz, sprawdzamy rynek mieszkaniowy, sprawdzamy jakieś tam, co robić na miejscu, gdzie się zapisać i um, co pozwiedzać, gdzie pojechać na krótkie weekendowe wycieczki, i to wszystko mamy, wiesz, obczajone i w małym palcu. To brzmi jak gotowość na wakacje. Tak, dokładnie. No właśnie, bo to brzmi trochę jak gotowość na wakacje. E, I myślę, że wielu ludzi, e, wyjeżdżając, myśli sobie o tym, że jedzie na właśnie takie długie wakacje, a tam jednak czeka na nas prawdziwe życie. Nie? I z tym prawdziwym życiem tam się trzeba zmierzyć. Więc trzeba się zmierzyć z lokalną administracją, trzeba się zmierzyć z różnicami kulturowymi. I to nawet w Europie, czyli w miejscu, gdzie no wszyscy w jakiś sposób mamy ten, ten taki background podobny kulturowo, to jednak jesteśmy inni. I wiele rzeczy będzie nas zaskakiwało. To jest kwestia też języka obcego. E, czasami wydaje nam się, że możemy, że mówimy biegle w języku obcym. I tutaj Mogę. przepraszam, że patrzę na ciebie, tak. ale również byłam w Szkocji. Tak, ja miałam nadzieję, tak. że to powiem, bo po prostu ja, ja znam naprawdę świetnie angielski i byłam analfabetką tam. Totalnie ci rozumiem, ja nawet w te wakacje, wróciłam do Edenburga na, na wesele e, mojego kolegi Szkota e, i faktycznie e, zapomniałam, jak to tam jest, że, że, że trudnością był zakup biletu w autobusie, bo nie zrozumiałam pana, a, a pracuję po angielsku, więc jakby tak. też wydaje mi się, że jakby radzę sobie dość dobrze, a to jednak jest inny świat i to również tak. może zaskoczyć, nie? Tak, pamiętam tak anegdotycznie, nie wiem, czy to opowiadałam w jakimś odcinku, mhm. kiedy wylądowałam po raz pierwszy w Edynburgu usłyszałam jakieś, nie wiem, jakiegoś pana na parkingu i zapytałam gościa obok, skąd on myśli, że jestem pan. Mhm. Bo ja w ogóle nie byłam w stanie zidentyfikować, że to jest angielski. Aha. Więc tak to się zaczęło i przez kolejne miesiące było ciężko, ale to jest oczywiście jedna z tych rzeczy, o których warto pamiętać. Co jeszcze może nas zaskoczyć z tego właśnie prawdziwego życia, o którym wspomniałaś? Myślę, że te kwestie administracyjne są, bywają bardzo trudne i frustrujące. One się też wiążą z tymi kwestiami prawnymi, które mogą być, gdzie uregulowania są zupełnie inne, dlatego no, warto gdzieś tam pogłębić temat nawet przed wyjazdem, nawiązać może kontakt z osobami, które już tam mieszkają, jest wiele grup o osób nawet na takim Facebooku czy, czy innych portalach jest są grupy osób mieszkających w danym miejscu e, i, e, i skonsultować swoje pytania, bo to wyjdzie nam tylko na plus, możemy się więcej dowiedzieć i posiąść taką świadomość. No te różnice kulturowe, myślę, że to jest e, też bardzo istotne i ja tu, e, zaczęłyśmy nasze dzisiejsze spotkanie jeszcze poza, e, poza studiem, od tego, że e, Przyszłam dzisiaj wcześniej na spotkanie, a powiedziałam ci, że ja się już notorycznie spóźniam ponieważ po sześciu i pół roku mieszkania w Barcelonie, no ja po prostu, po prostu to jest, no przeszło na mnie, nie? Zintegrowałam się tak bardzo ze, ze społeczeństwem, z którym tam mam do czynienia, że, no, że zaczęłam się spóźniać. Ponieważ pamiętam pierwszy raz, kiedy przyjechałam, w pierwszych dwóch, trzech tygodniach, znajoma koleżanka Hiszpanka, w związku z tym, że chciała przedstawić mnie swoim znajomym, zabrała mnie na kolację. Mówiłyśmy się o godzinie Dziewiątej, grupa osób, nie wiem, sześć czy siedem, które A propos miała różnic sześć. kulturowych, kolacja o dziewiątej to jest taka wczesna, nawet jak na Hiszpanii. Jest wczesna, ale zaraz dojdziemy do tego, tak. dlaczego umówienie było o dziewiątej. No i ja o tej dziewiątej, czy nawet za pięć już tam czatuję pod tymi drzwiami, podekscytowana, poznam nowych ludzi. Dziewiąta piętnaście nie ma nikogo, dziewiąta dwadzieścia nie ma nikogo, pisze, tak, tak, będziemy, ale ja mówię o dziewiątej czy później, jakby tak się umawialiśmy, nie, nie, przyjdziemy, przyjdziemy. No i. Pierwsza osoba pojawiła się o 9.30, kolejna przed 10, i po 10 zaczęło zaczęły zbierać się całe grono i już zebrali się wszyscy, czyli łącznie ponad godzinę spóźnienia. Mm -hmm. I ja byłam przerażona. Mówię, gdzie ja jestem I dlaczego? <grym> jakby, przecież ja na tą dziewiątą przyszłam. No a teraz jakby ta elastyczność czasu. Która zdecydowanie no, no to wszystko, co się dzieje w głowie pod kątem czasu, ewoluowało i czuję, że mam po prostu wielką czasową gumę teraz w głowie, która tak również jak ta hiszpańska może się naciągać. Jest to coś zupełnie nowego, nie? Ale to też jest fajnie, bo pokazuje, jak możemy trochę czerpać sobie z tej kultury i brać to, co nam służy. No, okej, okay, może to niekoniecznie ci mm -hmm. posłuży mm -hmm. tutaj w Polsce, jeżeli zaczniesz się notorycznie mm -hmm. spóźniać, ale mm -hmm. właśnie ten luz. Ten, to nieprzywiązanie do czasu, tam mniejsze napięcie, które towarzyszy przynajmniej stereotypowo mm -hmm. Hiszpanom. To jest coś, co możemy przygarnąć i, i myślę, że to może nam służyć na co dzień, nie? Na pewno. To jest właśnie ten element akulturacji, który myślę, o. że jest bardzo ważny, jeżeli e, mówimy o wyjazdach i o tym doświadczeniu mieszkania poza granicami. E, akulturacja, czyli e, tak naprawdę przyswojenie niektórych elementów kultury e, obcej e, i zaaplikowanie do swojego życia. I e, właśnie ten przykład, który podałam przed chwilą, czyli spóźnianie się, e, można tutaj podpiąć po od ten proces akulturacji i myślę, że to jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli nie przejdziemy, oczywiście po jakimś czasie, bo tu mówię odnośnie osób, które już, czy są dłuższy czas w danym miejscu, czy planują dłuższy pobyt, to ta akulturacja jest konieczna, mhm. bo jeżeli ona nie nastąpi, to my jednak będziemy się czuć obco. Wiesz, tutaj się pojawia kolejny ten problem, bo od tego wyszłyśmy. Problem tożsamości. I to jest problem, który jest bardzo widoczny na co dzień, kiedy rozmawiam z ekspatami pod kątem stanu ich zdrowia psychicznego. Często jest tak, że kiedy wyjeżdżamy, no to wiadomo mamy naszą tożsamość ukształtowaną. Ja zawsze mówię o tym w kategoriach tego, tej walizki zapakowanej, nie? Że w tej walizce jedzie sobie ta nasza tożsamość i w, tym, w tej tożsamości tam są e, osobno zapakowane pudełeczka, jest, jest właśnie osobowość, e, jest właśnie, są jakieś doświadczenia, jest jakaś kwestia wychowania, jest ta nasza kultura, e, te właśnie jakieś społeczne reguły, zasady, których jesteśmy nauczeni. No i to się wszystko tam składa i to Jedzie, nie? I rozpakowywując w nowym, w nowym kraju taką walizkę, dochodzimy do wniosku, że nie wszystko tam będzie pasować. I zaczynamy tak naprawdę przeorganizowywać, przeorganizowywać? <laughs> robić reorganizację naszego życia na miejscu i trochę reorganizację tej tożsamości. I co się dzieje, jeżeli my w jakiś sposób nie zaimplementujemy. Swoje życie codzienne tych nowych zasad, reguł, sposobu bycia tego kraju, w którym jesteśmy, no to niestety nigdy nie nastąpi jakaś pełna integracja i asymilacja, docelowo z tamtą kulturą, która pozwoli nam wtopić się w społeczeństwo, poczuć się jednym z nich, mimo że w tej kategoriach oczywiście różności cały czas, ale, ale tak naprawdę częścią tego społeczeństwa. A znowu, kiedy to się stanie, to mamy kolejny problem, bo bardzo często dla tych osób, które wracają, czy wracają na stałe, czy wracają na chwilę, możemy mówić o tym odwróconym, przepraszamy, głównie Pracuję właśnie po angielsku, więc czasami to są nazwy, które mi tam tylko przychodzą. Chodzi o odwrócony szok kulturowy, czyli sytuacja, w której wracamy do naszego własnego ojczystego kraju i my się już tu nie odnajdujemy. I znowu, jakbyśmy wzięły za przykład to spóźnianie, które jest takim właśnie prosto, prostą rzeczą do zdefiniowania, to w sytuacji, kiedy ja wróciłabym do Polski i tu bym się spóźniała, i to by nie pasowało, to znowu ja tutaj nie do końca czułabym się zasymilowana z tym społeczeństwem. I to się dzieje też bardzo często dla wielu osób, które mają już te długie doświadczenia życia za granicą, że tak naprawdę nie czują, że pasują do swojego y, miejsca, do, do miejsca, z którego pochodzą. I najgorzej jest, jeżeli też czują, że nie pasują do miejsca, w którym są. I to są ogromne problemy tożsamościowe, które, z którym boryka się obecny świat. I bardzo często jest też problem czy par międzykulturowych, czy ich dzieci, tego, gdzie mieszkają, jak często wyjeżdżają. I tu myślę, że. Wygląda to w taki sposób, że trochę nie, jakby świat galopuje, i to cały czas jest w galopie, i to jest piękne, bo dzięki temu się rozwija i rozwijamy się również my. Natomiast um, Nasza biologia niekoniecznie, nie? I tu właśnie chciałam nawiązać do tego, czemu, do tej kolejnej trudności, czemu te wyjazdy bywają trudne. Bo my biologicznie jesteśmy skonstruowani w taki sposób, że jednak cenimy sobie bezpieczeństwo, że cenimy sobie stabilność. Wiesz, jak jesteś, jak jest ten noworodek, który płacze. No to faktycznie ta mama go utuli, nie? Czy, czy go nakarmi, czy go utuli, i on się uspokaja. On potrzebuje bezpieczeństwa. A my ciągle mamy w sobie, każdy z nas, odrobinę tego małego dziecka, które właśnie zupełnie biologicznie potrzebuje bezpieczeństwa. A w sytuacji, kiedy mierzymy się z brakiem tożsamości, brakiem. Stabilności, to jest bardzo trudne do osiągnięcia. I tutaj możemy przejść bezpośrednio do obecnych statystyk, które chciałam przedstawić, bo ponad 50% osób, które mają na swoim koncie wyjazdy, zmaga się z problemami związanymi ze zdrowiem psychicznym, z depresjami. Z nerwicami, z agorafobią, bardzo często, która jest powiązana właśnie z, ze stanami lękowymi, czy również z poczuciem osamotnienia, które no, jest już epidemią globalną w dzisiejszych czasach. Więc myślę, że to jest bardzo ważne, żeby mieć świadomość tych trudności, które czekają, i również konsekwencji, które, które mogą powodować, i żeby wiedzieć kiedy i w jakim momencie właśnie poszukać pomocy. Otworzyłaś wiele naprawdę fascynujących wątków i też takich kwestii, z którymi potrafię się utożsamić. Mhm. Zastanawiam się, dla osób, które czują, że są jedną nogą tu, drugą tu, mhm. czyli nie są mhm. ani do końca u siebie w tym nowym miejscu, ale już nie przynależą do swojej ojczyzny, jeżeli mhm. to jest miejsce, z którego wyjechały, to co one mogą zrobić? Jeżeli tkwimy w tym, powiedzmy, zawieszeniu, to czy my musimy zdecydować, gdzie chcemy, żeby był nasz dom i w jaki mhm. sposób się do tego miejsca bardziej dostroić? Jakie są rozwiązania? Wiesz, myślę, że tak naprawdę, ja z doświadczenia psychoterapeutycznego powiedziałabym, że najważniejsza jest świadomość tego, że jesteśmy w takiej sytuacji i to czujemy. I tak naprawdę jakaś, jakieś przedefiniowanie sobie, czym jest ta tożsamość. Bo widzisz, my często zakładamy yy, i to jest też ja zazwyczaj na pierwszej sesji pytam kim jest na przykład Karolina uh -huh. nie i bo chcę wiedzieć, z czym się utożsamiasz, co jest, co mi o sobie opowiesz, kiedy ja cię totalnie nie znam. I fajnie postawić sobie samemu sobie takie pytanie, nie? Kim, kim jest Alex, żeby dowiedzieć się, z czym się utożsamiamy. Czasami to, co bardzo nam może pomóc, jest właśnie przedefiniowanie tego poczucia tożsamości. I tego, że kurczę, ja wcale nie muszę przynależeć tu albo tu. Nie? Ja mogę wybierać mhm. trochę. Ja ciągle mogę czuć, że na przykład moje najbardziej bezpieczne miejsce na świecie y to domy moich rodziców jakaś taka strefa komfortu, że wiesz, że chociażby po prostu się waliło i, wszyscy, i wszystkie po prostu plagi świata by, by na ciebie spadły, to to jest miejsce, w którym czujesz jakąś stabilizację i ochronę. W innym miejscu na świecie możesz wiedzieć, że masz najwspanialszych przyjaciół, do których możesz zawsze pojechać i tam być. W innym miejscu możesz mieć swoją pracę, w której, w której jesteś zadowolony i czujesz się bezpiecznie. Warto po prostu o tym pomyśleć w takim koncepcie. My nie musimy, i to jest bardzo ważne w dzisiejszym globalnym świecie, bo te, to zjawisko będzie się rozwijało, tak samo jak będzie rozwijało się ilość właśnie par międzykulturowych, em, dzieci em, z mieszanymi korzeniami, to czego w Polsce jeszcze ciągle tak bardzo nie mhm. mamy, ale no to, to się wszystko tak. dzieje nie? na naszych oczach i e, warto walczyć o to poczucie tożsamości, żeby definiować je w sposób bardziej otwarty, bliższy, temu, co, co nam gra w sercu i że niekoniecznie musimy od razu wkładać w siebie w takie bardzo sztywne ramy, nie? Tak, ja wymyśliłam taki koncept, mhm. że wśród tych osób, które właśnie ani nie są stąd, ani nie są stąd, też można stworzyć taką wspólną tożsamość niedopasowańców i to też tak. jest fajne, bo ja zauważyłam, mhm. że ja przyciągam takie osoby, kiedy Aha. sobie czy wyjeżdżam, czy akurat mam mhm. możliwość Pomieszkiwania w, w jakichś miejscach, mhm. że wokół mnie są osoby, które podobnych wyborów dokonały. Bo mhm. nie każdy, wydaje mi się, właśnie często, często o tym zapominamy, nie? że wyjeżdżając do jakiegoś społeczeństwa czy do jakiegoś kraju i próbując się wtopić w jakieś społeczeństwo, które na przykład jest jednorodne, mhm. może się okazać, że ono też nie jest dla nas. I też wydaje mi się, że się trochę powtarzam, ale kiedyś to mm -hmm. powiedziałam, że dla mnie, mieszkając w Madrycie, mm -hmm. byłam zachwycona na początku tymi mm -hmm. wszystkimi kulturowymi aspektami, których tak. mi np. brakowało w Polsce i czułam się tam świetnie, a po kilku miesiącach stwierdziłam, że jednak Hiszpanie są dla mnie zbyt hiszpańscy. I, I zrozumiałam, że dla mnie może rzeczywiście jest mm -hmm. gdzieś to miejsce w tym, w cudzysłowie, zawieszeniu, ale to nie znaczy, że to jest brak przynależności i jestem jakimś niedopasowańcem mm -hmm. i że to jest pejoratywne, tylko mm -hmm. właśnie może... Są inne osoby, które lubią czerpać z różnych kultur i właśnie nie definiować się tak sztywno. Mm -hmm. i, i, I nie identyfikować się sztywno z jakąś jedną kulturą nową, którą sobie wybieramy już na mm -hmm. zawsze. No właśnie, i super, że poruszyłaś ten temat. I myślę, że ta kategoria niedopasowańców a może, yy, może by ją trochę zmienić na właśnie takiego puzla, co pasuje wszędzie? Tak żeby zrobić z tego bardziej pozytywny odbiór, nie? że to są właśnie ci, którzy taka pasują modelina. wszędzie. Taka, dokładnie, taka modelina. Wsadzisz tutaj, ukształtuje się, będzie pasować, ale tam też będzie pasować. I, I to jest faktycznie taka kategoria. I tutaj kolejna rzecz, która wiąże się z tym pobytem za granicą jest to, że my bardzo często wyjeżdżając wcale nie nawiązujemy znajomości z lokalsami tak. tak bardzo. Oczywiście to jest jakaś generalizacja, tak. ale właśnie z innymi ekspatami, z osobami z innych krajów, które również wyjeżdżają i również z tymi osobami, które pochodzą z naszego ojczystego kraju, tak, tak. a które spotykamy gdzieś na właśnie na obczyźnie i okazuje się, że dokładnie, że to w ogóle jest perfect match, nie? że to jest że to jest tak cool, że to są osoby z twoim własnym backgroundem kulturowym. E, wiesz, one też oglądały te same bajki, jak były Ej, małe. Właśnie, wspominamy e, o tym często, nie? Że mają te brakuje. historyczne, całe takie poczucie, nie? Noszą ten cały plecak e, polskości. polskości <noise> tak. Dokładnie, ten biało-czerwony plecak na sobie. A mimo tego, ta ich głowa jest oczywiście w jakiś sposób Otwarta na tyle, że zdecydowały się na ten krok związany z wyjazdem, więc pewnie pewne e, tematy patrzycie na nie podobnie i automatycznie to jest piękna grupa e, potencjalnych znajomych. Mhm. E, I też myślę, że właśnie do tego, co mówisz, tu możemy podpiąć ten temat tej epidemii samotności, z czym się w ogóle mierzy dzisiejszy świat. E, nie wiem, czy słyszałaś, nie wiem, czy, e, czy miałaś już podcast na ten temat. Że powstają ministerstwa do spraw samotności. Już takie ministerstwo nie. powstało w Japonii, w kraju, który bardzo nie radzi sobie mhm. z tymi społecznymi uwarunkowaniami. Został też powołany minister do spraw samotności właśnie w Wielkiej Brytanii. Nowa instytucja, w związku z tym, że badania wszystkie wskazują, że poziom ludzi samotnych, i to nie tylko osób starszych, co bardzo często tak nam przychodzi do głowy, tak. że osoby starsze, gdzieś tam już nie wychodzące, nie socjalizujące się tak, 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 tak często, ale to właśnie wśród osób młodych nie? jest ogromny odsetek osób identyfikujących się z samotnością. Pomimo tych wszystkich możliwości, które mamy, e, więc e, jest to problem, który bardzo często dotyka osoby na wyjeździe, dlatego właśnie, że wyjeżdżamy i wiesz, i my to bezpieczeństwo trochę zostawiamy za sobą przynajmniej gdzieś ten nasz system nerwowy w taki sposób to odbiera. E, bo jeżeli wyjeżdżamy sami, to myślę, że bardzo ważne jest e, szybkie zbudowanie nowych więzi. Po to, żeby właśnie poczuć się bezpiecznie. I teraz najłatwiejsze będzie zbudowanie takich więzi również z osobami, z tymi modelinami, nie? z tymi osobami przyjaznymi. Właśnie dlatego, bo one też będą mm. tego potrzebować. Więc ja zawsze mówię, że te, um, że te przyjaźnie, które nawiązuje się podczas życia za granicą, one naprawdę trochę inaczej smakują, bo zazwyczaj ich tempo jest dużo szybsze. Żeby kogoś nazwać, że jest ci bliski. Tak. Nie? Bo my bardzo szybko orientujemy się, wyjeżdżając, że my musimy mieć na kogo liczyć, nie? że jakby cokolwiek nam się stało, my musimy mieć kogoś na miejscu, do kogo zadzwonimy w tej potrzebie, i, i ten ktoś będzie. I tak samo przez to my więcej dajemy z siebie żeby takie relacje budować. I to jest, wiesz, no w ogóle jesteśmy zwierzątkami stadnymi, my ludzie, my potrzebujemy innych, żeby przeżyć. Więc to jest bardzo ważne, żeby wyjechać z takim nastawieniem, to nie jest tak, że ty jesteś jedna sama i nie czujesz się tam dobrze, takich osób jest na pewno więcej, tylko musisz ich znaleźć. I też świat oferuje nam wiele możliwości. Fajnie, jak wyjeżdżasz na studia, czy do pracy. E w jakiejś firmie, gdzie też są ludzie o podobnym, też na przykład wymieszani kulturowo z innych krajów, które, którzy też musieli przyjechać, bo automatycznie masz taką szansę poznania takiej kategorii osób, która potencjalnie może stać się tą bliską grupą na miejscu, ale jeżeli nawet nie masz takiej sposobności, to koniecznie wyjdź poza tą swoją strefę komfortu. Nie? Jest tyle aplikacji, możliwości, żeby spotykać innych ludzi, spędzać z nimi czas. A przy tym poznawać to nowe miejsce. I myślę, że to jest kluczowe. Jeżeli my tej rodziny, oczywiście w, cudzy, w cudzysłowie, to nie zbudujemy tam na miejscu, to my się nigdy nie poczujemy tam dobrze. Tak, ale też myślę sobie, że czasami warto się trochę do tego zmusić, bo mam wrażenie, mm -hmm. że niejednokrotnie mm -hmm. wyjeżdżając, czujemy się tak zamrożeni i czujemy mhm. się tak źle i tak niekomfortowo, że ciężko jest wyjść z tej skorupki. Mhm. A za każdym razem kiedy mi zdarzało się mhm. no właśnie wyjść do ludzi, miałam takie Dlaczego ja w ogóle wątpiłam, że to jest dobry pomysł? To jest najlepsze mm -hmm. uczucie właśnie, mm -hmm. szczególnie poczuć, że ktoś też odczuwa podobne, podobne tak. rzeczy i bardzo się cieszę, że powiedziałaś o tym, że okej, okay, możemy próbować się integrować z lokalsami, mamy opcje innych, mm -hmm. y, innych y, modeli, tak, żeby się mm -hmm. powiedzieć tego słowa, <laughs> y, czy właśnie ciągnie nas do osób z tego samego kraju, w tym przypadku do Polaków, bo na początku, jak wspomniałaś, że mm, ważne jest to, żeby się wtopić, to już miałam zapytać, czy to wtopienie uh -huh. w tych lokalsów, uh -huh. załóżmy, że jest to jednolite um, środowisko, uh -huh. powiedzmy, Hiszpanów? Uh -huh. Zastanawiałam się, czy to jest dostępne dla każdego, bo ja osobiście miałam z tym duże trudności, uh -huh. mieszkając w tych kilku miejscach w Europie, gdzie miałam poczucie, że bardzo chciałam być mhm. częścią tej lokalnej społeczności, mhm. ale nie spotkałam tej otwartości z drugiej strony, nie było na przykład tak wielu, akurat w moim otoczeniu, grup, które chciały mieć w swoim gronie nagle jedną osobę z innego kraju, mhm. albo mówić dla tej osoby w innym języku. To jest też dosyć wymagające i też nie, niekoniecznie Jestem. powinniśmy oczekiwać tego od tych ludzi, więc tutaj zapaliła mi się taka lampka, mhm. ale jeżeli poprzez to dopasowanie się, masz też na myśli dopasowanie się do innych modelin i do innych na przykład mhm. Polaków, którzy są ekspatami, to kumam, uważam, tak. że uważam, że to jest totalnie podstawa i że nie musimy na siłę być częścią tej lokalnej społeczności właśnie hiszpańskiej. Tak? Jasne, bo też jeżeli chodzi mi o, o, jeżeli chodzi o tą lokalną społeczność, to wiesz, um, niekoniecznie mówię tu o koncepcie, że wszyscy musimy się tam razem przyjaźnić mm -hmm. i musimy e, mieć tych znajomych, którzy są tam na miejscu. Oczywiście bardzo to jest fajne i, 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 i dobre doświadczenie, natomiast to nie jest konieczne. Mówiąc o tym wtopieniu, to może właśnie to doprecyzuję. Myślę, że bardzo ważne jest, e, są inne rzeczy, takie mniejsze. Czyli e, posiadanie Swojej ulubionej pani z warzywniaka, mm. która ci już zna nie? i która, do której zawsze chodzisz, nie? swojej ulubionej piekarni z panem piekarzem, który rano powie dzień dobry. Wiesz, chodzenie do swoich sklepów, do swoich restauracji, nie? do miejsc, w których pracujemy. I to trochę wpływa na, na takie poczucie wtopienia się, czyli odnajdywanie swoich miejsc które będziemy wiązać z codziennością, bo to jednak życie za granicą jest codziennością i jest rutyną i jest no, po prostu normalnym życiem, które, w których będziemy się czuć dobrze, a nie obco. Więc to niekoniecznie tak. chodzi o to wtopienie w, w tą grupę, że my tam musimy mieć mhm. tylko lokalnych przyjaciół. My bardziej musimy znaleźć miejsca, w których my się tam poczujemy dobrze i bezpiecznie. I, i to jest taki klucz. Natomiast no właśnie, jeżeli chodzi o te przyjaźnie, o tą bliskość, to oczywiście, że łatwiej będzie nam zawsze dzielić te swoje doświadczenia z osobami, które doświadczają tego samego. I wiesz, no jak wyjeżdżasz i... I, i, i zepsuje ci się piecyk w łazience, no zazwyczaj piszesz do jakiejś grupy również ekspatów, i mówisz, słuchajcie, czy wy znacie jakiegoś hydraulika? No bo, no, bo to dla ciebie, jako ekspata, jeszcze powiedzmy nie mówiącego w języku danego kraju, no to to jest w ogóle wyzwanie, no kosmos, nie? Co tu zrobić? A dla kogoś lokalnego to będzie, no tu znam, tu od lat współpracuję z kimś, tu znajomi mają rodzice, cokolwiek i zupełnie inaczej to się załatwia. Więc też um, często te problemy są pozostawione z z dużym niezrozumieniem, czemu tak martwimy się, nie wiem, wizytą w banku, nie? Albo wizytą w ośrodku zdrowia. Albo właśnie tym hydraulikiem, który ma przejść. No po raz kolejny to są te wyzwania, z których my sobie kompletnie nie zdajemy sprawy i też te ułatwienia, które mamy na co dzień mieszkając w Polsce, których nie doceniamy. Ja pamiętam, miałam wielokrotnie jakieś dziwne sytuacje na uczelni, czy w mieszkaniu, które wynajmowałam mhm. i jestem przekonana, że gdybym wtedy jako dwudziestolatka mieszkała z rodzicami, czy mieszkałam w Polsce, to ktoś by mi pomógł to załatwić. Tak, ktoś by zadzwonił, tak. ktoś by zainterweniował. Tak. Albo tak jak mówiłyśmy na początku o tych różnych kulturowych, czy nawet administracyjnych, tak, mhm. kwestiach, że na przykład okazuje się, że żeby otworzyć konto w banku, trzeba mieć potwierdzenie zameldowania, ale mhm. żeby mieć zameldowanie, to trzeba mieć konto w banku. Mhm. I myślisz sobie wtedy, co ja mam Typowe. zrobić. Jakby, czy, czy, wszyscy, czy wszystkie instytucje chcą mi utrudnić to, żebym tutaj dobrze funkcjonowała? Może tak, ale, ale to rzeczywiście są rzeczy, o których, o których nie pamiętamy, i jest takie, taki stan bezradności, właśnie osamotnienia. To jest okropne uczucie. To jest okropne uczucie, i też myślę, że to jest jedno z niewielu takich doświadczeń w życiu, kiedy wszystko spada na naszą głowę. Bo tak jak mówisz, innymi doświadczeniami są, jeżeli mieszkasz w kraju swojego pochodzenia, albo już jesteś gdzieś zadomowiony tak. i możesz z kimś dzielić te troski. Też inna sytuacja jest, jeżeli wyjeżdżasz z kimś bliskim, jeżeli wyjeżdżasz z partnerem, partnerką albo przyjacielem, przyjaciółką, czyli wyjeżdżasz z drugą osobą. Jakby w, w duecie. W duecie, tak. Takie doświadczenie zrealizować to jest zupełnie inna perspektywa, ponieważ Wy już macie szansę podzielić się tymi zadaniami chociażby. I tutaj wiesz, ktoś przejmie załatwienie jakiegoś potencjalnego numeru PESEL i się tym zajmie, żeby zrobić dobry research na ten temat i, i co trzeba zrobić i jak, a inna osoba zajmie się właśnie na tą nie wiem, umową na media, tak? gaz, woda i prąd, i będzie, i będzie zajmować się tym, i to jest już podział obowiązków. Kiedy jedziesz sam, to wszystko jest na tobie. Te wszystkie obowiązki na ciebie spadają. I wiesz, deklaracje podatkowe, nie? Um, ja gorzko wspominam swoją pierwszą hiszpańską, jak, jak trudne to było dla mnie, e, a jeszcze wtedy nie mówiłam po hiszpańsku tak dobrze, więc no w ogóle no, kosmos jakiś. I nagle wszystko jesteś z tym sama. Ale z drugiej strony, mhm. to poczucie sprawczości i takiego przekonania, że ja sobie naprawdę poradzę w każdej sytuacji, mhm. to jest... Wspaniała nagroda za te tak. po prostu miesiące czy lata trudów. Ja mm -hmm. myślę sobie, czasami zapominam, mm -hmm. ile rzeczy już rozpracowałam, załatwiłam zupełnie mm -hmm. sama w obcym miejscu i, i to jest duża taka dawka, no właśnie takiego, takiego poczucia, że ja dam radę. Tak. I to dokładnie. jest warte tego, więc żeby nie, nie, nie zniechęcać, bo myślę, że te wyzwania zawsze się opłacą. Tak, dokładnie. Te wyzwania, one są wyzwaniami, nie? więc jeżeli wszystko uda nam się załatwić, ja też uważam, że, że poziom satysfakcji, jaki można mieć z tego, że zrobiło się to wszystko samemu, jest gigantyczny. I też uczymy się właśnie, nie? uczymy się samego siebie, na ile... W ilu rzeczach jesteśmy zdolni do tego, żeby gdzieś tam popchnąć te swoje limity i, i dokonać czegoś? I właśnie ta sprawczość, o której mówisz, to jest coś pięknego i to jest ogromna nauka dla nas. I trochę takie pokonywanie tych życiowych przeszkód i barier i uświadomienie sobie: no właśnie, ja mogę wszystko, a jak nie wszystko, to chociaż prawie wszystko. Tak. Super że też przeszłaś do tego wątku co się dzieje kiedy wyjeżdżamy w pojedynkę albo w duecie, mm -hmm. bo rzeczywiście kiedy wyjeżdżamy sami wspomniałaś, że to jest ważne, żeby jak najszybciej się Jakoś tak wtopić albo po prostu sobie popoznawać ludzi, bo to może być dla nas bardzo, bardzo samotne. I my ja tak miałam, że mi się wydawało, że wyjechanie w dwójkę będzie zawsze lepsze mm -hmm. też jakby wyjechałam w duecie za pierwszym razem, kiedy się prowadziłam. I okay. uważam, że to było super doświadczenie, bo mm -hmm. mogliśmy po prostu razem pocierpieć. No tak. <laughs> um, ale też dostrzegam pewne ograniczenia tego, mm -hmm. że wyjeżdżasz dwie osoby, bo właśnie może. Zamykasz się na, mhm. na innych ludzi, masz poczucie, że tworzysz sobie taki właśnie swój domek i taki swój światek, więc czy miałabyś z doświadczenia porównać, mhm. nie wiem, co jest lepsze, co jest gorsze, co ma swoje, jakie są plusy, jakie są minusy mhm. tych, tych dwóch konfiguracji, albo co będzie dla kogo. Lepsze? Tak, myślę, że to są dwa zupełnie różne stany. Jeżeli wyjeżdżamy w dwójkę, tak jak mówię, to nie musi być koniecznie nawet relacja romantyczna, to może być osoba bardzo bliska, tak. z którą po prostu chodzi o pewien poziom zaufania i bezpieczeństwa, który czujemy z danym człowiekiem, bo już to determinuje, jakby ten zamysł, z jakim wyjeżdżamy. Czy wyjeżdżamy sami i już od razu nie mamy tego poczucia bezpieczeństwa i zaufania, w sensie ono gdzieś jest. Ale do osób, które zostawiamy gdzieś ze sobą trochę dalej, nie? więc jedziemy tak naprawdę sami zdobywać nowe doświadczenia albo z tym drugim człowiekiem. Jeżeli wyjeżdżamy z drugim człowiekiem, to na pewno ryzyka potencjalne takiego doświadczenia jest właśnie wspólna izolacja. To o czym wspomniałeś, że, tworzy, że ludzie często wyjeżdżają, tworzą sobie swój własny światek. No przecież mamy siebie, przecież my już te troski ze sobą dzielimy, więc niekoniecznie mamy taką ogromną potrzebę integrowania się z innymi ludźmi. I poznawania tego, tego nowego miejsca, tak od środka i tak głębiej, no bo przecież my już mamy co robić, my mamy z kim, my możemy się dzielić tymi doświadczeniami. Więc, więc to jest takie duże zagrożenie, że jadąc we dwójkę, ale właśnie izolując się od tego świata nowego, który nas gdzieś zostaje w tym miejscu, że przez to stworzymy takie niepełne doświadczenie, bo my wtedy nie do końca, doświadczamy. Tego, tego. Przeprowadzki. Przez nowo jest takie quasi wakacyjne. Tak, dokładnie. Tych plusów i minusów faktycznie z czym to się je. Um, druga kwestia, czyli jakieś tam zagrożenie, które jest, to też wyjeżdżają jednak dwie różne jednostki. Mimo tego, że e, e, w relacji zbudowanej na zaufaniu i bezpieczeństwie. No i też każda jednostka rozwija się trochę inaczej. E, I wyobraźmy sobie, że są osoby bardziej otwarte i bardziej zamknięte. No i co wtedy, kiedy jedna. Na z tych osób dużo bardziej Wpada w ten wir nowego życia na miejscu i lepiej się w nim odnajduje, a druga osoba jest bardziej wycofana, i chciałaby tą pierwszą osobę troszkę ściągnąć do, tego, do, tej, do tej właśnie izolacji, tej bezpiecznej przestrzeni, powstają nierówności. Takie relacje też później potencjalnie mogą przejść przez różne kryzysy, ponieważ no właśnie następuje, następują jakieś takie znaczne różnice, nie? Które, które, które mogą wpłynąć na to, jak. To wszystko dalej się potoczy. Dlatego myślę, że o tym trzeba pamiętać, wyjeżdżając wspólnie. Myślę, że mimo, że jedziemy wspólnie, trzeba pamiętać o sobie zawsze w kategoriach jednostki i och, jakie życie jest ciekawe, kiedy my sami jesteśmy ciekawi jako jednostka, a później możemy po prostu podzielić się tym z innymi ludźmi, czy z tą drugą połówką, czy, tą, czy tym najlepszym przyjacielem, który z nami jest. I trzeba dbać o to, żeby rozwijać tą właśnie naszą część jednostki przy wyjeździe, czyli zapisać się na własne zajęcia, budować swoją bazę y, przyjaciół i znajomych, y, robić swoje własne też doświadczenia i nie zamykać się tylko i wyłącznie w tym doświadczeniu bycia razem, y, mimo że no ono na pewno będzie bardzo pomocne i wspierające od początku. Więc czy jest jakaś y, definicja, co dla kogo? Ja zazwyczaj stronie od takiego bezpośredniego doradzania. Myślę, że warto bardziej uświadomić sobie te plusy i minusy. Też do, fajnie mm, mieć takie potwierdzenie, że wiemy z kim jedziemy, jeśli jedziemy w tym duecie. I że dobrze znamy tą osobę, bo to jednak nie tylko mówisz, że weryfikacją relacji są wakacje wspólne, no a w ogóle wyprowadzka, no to jest jeszcze inny level. Dlatego fajnie jest wiedzieć, że ta osoba do tego się również nadaje, no bo Często te zgrzyty, mówię, nawet wychodzą po tygodniowych wakacjach z osobami, które gdzieś tam uwielbiamy na co dzień i, i chętnie spędzamy z nimi czas. Więc tak, więc myślę, że to są wszystko kwestie do rozważenia gdzieś tam indywidualnie i warto o tym pamiętać przed podjęciem takiej decyzji. Tak naprawdę z jakim nastawieniem jedziemy, czego oczekujemy, jak sobie to wyobrażamy, i wtedy podejmować mądrą i zgodną z naszymi serduszkami decyzję. No właśnie. Weryfikacja. Czy Ty masz dostęp do danych? Czy mm. wspólne wyjazdy umacniają pary? To już mówiąc o parach mm -hmm, romantycznych, mm -hmm. czy raczej doprowadzają do takiej weryfikacji, że te pary się rozchodzą? E, wiesz co? Statystyk samych w sobie nie mam, ale powiem Ci, że zaskoczyłaś mnie, poszukam. No bo, więc... wiesz, przyszło tak, mi zupełnie tak, spontanicznie, tak, tak, że, tak. że jestem ciekawa, czy my właśnie jeszcze bardziej trwamy w tej relacji, czy to, to nam pokazuje, że tak naprawdę, nie wiem, jesteśmy zupełnie innymi osobami i to nowe, to nowe otoczenie. Pokazuje nam te relacje z zupełnie innej perspektywy, bo relacje, wiadomo, te, które przyjechały już mm -hmm. na obczyznę, tak. to jest zupełnie co innego niż, niż relacje, które stworzyły się tam, i też tak. pewnie to mamy tyle niuansów. właśnie, Tak jak mówisz, tak. Nie, da, nie da się generalizować, bo możemy mm -hmm. na emigracji spotkać Polaka, a możemy na emigracji spotkać osobę z tamtąd, a możemy też spotkać mm -hmm. osobę z jeszcze innego końca świata, i to też mm -hmm. jest fascynujące, i tak. tych tutaj czynników jest mnóstwo. Powiedziałaś wcześniej o tym, że w przypadku dzieci, na przykład międzykulturowych, to bywa dużym wyzwaniem i znowu. My sobie często nie zdajemy z tego sprawy. Bo na przykład pamiętam, jak byłam mała, i myślałam mhm. sobie, że fajnie byłoby być dwujęzyczną. Nie musiałabym się uczyć, bo w ogóle pięciojęzyczną najlepiej. Nie musiałabym się uczyć <grym>. tych wszystkich języków. I, I myślałam sobie, ale fajnie mają te dzieci, tak. które mają rodziców z dwóch różnych krajów, mhm. a najlepiej to mieszkają jeszcze w innym kraju, Trzecim. więc są języ, trójjęzyczne, nie wiem, jak to się mhm. mówi. No właśnie, ale pytanie, czy to, aby na pewno jest takie, takie dobre, bo jak mówimy o jakimś takim kryzysie tożsamości u dorosłych, ukształtowanych osób, to tak. co dopiero u dzieci, które nagle mają trzy kultury, w których się wychowują? Czy one są od mamy, od taty, czy tam, gdzie się wychowały? To chyba też jest duże wyzwanie, nie? To jest ogromne wyzwanie. Co więcej, moja serdeczna znajoma na miejscu w Barcelonie jest psychologiem dziecięcym i pracuje właśnie w brytyjskiej szkole. Brytyjska Szkoła na miejscu generalnie zrzesza powiedzmy uczniów tych międzynarodowych, więc to są dokładnie takie, takie dzieci, które opisałaś teraz, tak. bardzo często... Dzieci mieszankowe. E, mieszankowe. Mama z innego kraju, tata z innego kraju, albo tata, tata z innego kraju, mama, mama z innego kraju. Tu przypomnijmy, Hiszpania jest bardzo progresywna i to jest coś wspaniałego. E, no i te dzieci w tej szkole jeszcze mieszkają w tym kolejnym kraju. No i tak, taka Barcelona, no to w ogóle katalońskie i hiszpańskie w szkołach chyba w tej brytyjskiej szkole jest tylko hiszpański, ale tak, generalnie kataloński tak. i tak, Bonusowy kataloński. Do tego. Znam, ja sama znam rodziny i, i, i pacjentów z gabinetu, którzy mm, mają dwie różne narodowości, mówią wspólnie w języku angielskim między sobą, bo poznali się po angielsku, mhm. a mieszkają w Hiszpanii. Więc automatycznie wjeżdżają na stół cztery języki o, od wow. razu i mają dzieci. No i właśnie, z tymi dziećmi też myślę, że to nie jest takie proste i ja też tutaj nie chcę, nie chcę brzmieć pesymistycznie, bo to absolutnie nie o to chodzi. Bardziej chodzi mi o to, żeby ludzie sobie zdawali sprawę, nie? Bo jeżeli, bo, bo takie dzieci mogą właśnie mieć ogromne trudności z przynależnością, której gdzieś będą potrzebować, bo to przynależność to jest de facto potrzeba, którą mamy, żeby zdefiniować siebie, żeby się poznawać. I dopiero z czasem możemy robić tą ewolucję tego pojęcia, i utożsamiać się z różnymi rzeczami, ale my generalnie potrzebujemy poczucia przynależności, bo daje nam ono bezpieczeństwo. I takie dzieci tego potrzebują, i to jest bardzo trudne. Bardzo trudne są też wyzwania językowe, jeżeli chodzi o takie dzieci, bo no, mama chce, żeby mówiło w jej języku, co jest super, nie? Tata, tata w języku taty, w szkole jeszcze inny język. Tak, a kłócą się jeszcze w innym. A kłócą się jeszcze w innym, dokładnie, nie? I w ogóle w domu, mówią, i, i no, bywa pomieszanie z Poplątaniem. Oczywiście efekt długoterminowy to jest ten, o którym mówisz. Ja też marzyłam o tak, tym, jakby tak. było fajnie. Jakbym nie musiała się uczyć tych wszystkich języków, tylko ja bym po prostu je miała. I to jest niesamowity benefit. Natomiast um, ja też pamiętam, e, córka e, mojej przyjaciółki, która. Która wzięła ślub z Anglikiem, mieszkają w Australii, ale długo mieszkali w Indonezji. I tam właśnie ich córeczka się wychowywała. Miała Nianię właśnie z Indonezji, mówiącą do niej w Bahasa. I jak przyjechały kiedyś do Polski, to Amelka powiedziała zdanie składające się z trzech słów. Jedno słowo było po polsku, drugie po angielsku, trzecie w Bahasa. No i klops. Oczywiście dzieci jak te gąbki myślę, że są w stanie przez to przejść. Ja to co najbardziej uczulam przy właśnie nawiązywaniu relacji międzykulturowych, a często ludzie sobie nie zdają z tego sprawy. No to potencjalna wizja na przykład rozstania no bo wyobraźmy sobie, mieszkamy w trzecim kraju, jesteśmy z dwóch różnych i mamy dziecko. Jeżeli się rozstajemy, bardzo często ludzie chcą zmienić miejsce zamieszkania, zwłaszcza jeżeli nie czują się w nim jakoś super dobrze. Ile to jest dodatkowych wyzwań związanych z posiadaniem potomstwa z obcokrajowcami i mieszkaniem poza granicami kraju. No, bo później co, rodzice w dwóch różnych krajach, jak często będą się widywać. Wiadomo, to wszystko jest gdzieś do ogarnięcia i przepracowania, tylko myślę, że wiele osób, które w ogóle zaczyna takie relacje nie uświadamia sobie tych potencjalnych problemów. Też pod kątem życia ekspatów, teraz przyszło mi do głowy coś, co jest myślę, że bardzo ważne, czyli ten stosunek z naszymi własnymi rodzinami. Bo ogromnym problemem, kiedyś zadałam na swoim Instagramie takie pytanie, właśnie do ekspatów, o czym by chcieli posłuchać. I powiem ci, że byłam zaskoczona, jak dużo osób wskazało, że chciałoby rozmawiać o starzejących się rodzicach. Oh wow. którzy zostali w Polsce. Które, A, jakie to jest tak trudne, dokładnie. Jakie to jest trudne i co ja wtedy mam zrobić. No i właśnie, jest to poczucie ogromnej winy. Gdzie my powinniśmy być i dlaczego. Nam może nawet być bardzo dobrze na miejscu, tym nowym miejscu, ale coś za sobą zostawiamy. Więc co robić w takiej sytuacji, kiedy ten, kiedy ten rodzic nas potrzebuje? Co robić, jeśli my już mamy nową rodzinę w innym miejscu? Czyli co, całą rodzinę transportujemy do, do, do swojego kraju pochodzenia, żeby być i pomóc? Czy przeorganizujemy to jakoś inaczej? To jest tysiące pytań dodatkowych, które gdzieś tam uważam, że trzeba sobie docelowo zadać, e bo to jest samo życie, nie? Docelowo to jest samo życie i, i warto wiedzieć, jak się zachowujemy, w danych momentach? Czy na przykład nasz partner będzie gotowy przeprowadzić się do, do kraju naszego pochodzenia, albo czy my będziemy w stanie przeprowadzić się chociaż na jakiś czas do kraju pochodzenia naszego partnera? To jest tysiące pytań, które, które warto sobie zadawać i też. Um, z tym poczuciem winy myślę, że serce każdego ekspata jest podzielone na parę kawałków, I, i może nie rozdarte, bo to brzmi właśnie tak smutno, ale podzielone na kilka kawałków, i to serce może sobie mieszkać częściowo tutaj, tam i jeszcze w innym miejscu. I właśnie jak ta modelina może się wpasowywać w różne, później razem w jedną, w jedną całość. Czy powiedziałabyś zatem, że takie doświadczenie ekspackie jest z założenia słodko-gorzkie? Tak, powiem ci, że mm, bardzo ładnie to użyłaś tego stwierdzenia. Myślę, że doświadczenie życia za granicą jest słodko-gorzkie, bo za wszystkimi plusami, które za tym idą. Poszerzaniem naszej wiedzy, poznawaniem nowych kultur, języków, czasami spełnienia właśnie naszych marzeń, jeżeli okazało się, że to nasze marzenia były, ale za tym idzie też, idą też zwykłe minusy, idą, idą takie właśnie bolączki dnia, dnia codziennego. To, to wszystko, o czym już dzisiaj powiedziałyśmy, ewentualne problemy osamotnienia i yy, 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 tożsamościowe, a także problemy tego właśnie podzielanego na kawałki serca yy, i często właśnie dźwigania jakiegoś poczucia winy. Yy, też pamiętam, jak z Asią yy, w podcaście powiedziałeś o... O FOMO, mhm. czyli o tym strachu przed. Że coś nas omija. Że coś nas omija, dokładnie. Że coś nas omija. I to jest też kolejny problem. Tak. Kiedy jesteśmy tutaj, myślimy sobie kurczę, a to nasze życie tam, na miejscu, w tym naszym kraju, gdzie zdecydowaliśmy się żyć, a tam się teraz tyle dzieje. A w tej Barcelonie jest dzisiaj taka pogoda piękna, nie? A ja dzisiaj w Warszawie. Mm -hmm. Więc jakby, a znowu jesteś tam i myślisz sobie kurczę, a, a nie wiem, a mój przyjaciel mnie teraz potrzebuje, a mnie nie ma, a ja bym tak bardzo chciała go przytulić. E, I to są, to są codzienne bolączki, nie? Każdej osoby, która gdzieś tam na obczyźnie się znalazła, ale chyba nie ma idealnego rozwiązania albo. Przestańmy idealizować w ogóle żyćko samo w sobie, że jakiś taki koncept w ogóle istnieje, bo wszystko wiąże się w naszym życiu z plusami i minusami, i te wszystkie smaki życia trzeba poznawać. Ja lubię myśleć, że prawda jest taka, że zawsze nas coś omija, w każdej chwili nas coś omija, i my wybieramy, w jakiej rzeczywistości żyjemy, mhm. i po prostu to jestem tu. Nie jestem nigdzie mm -hmm. indziej, trzeba to zaakceptować. Tak. Właśnie, może niekoniecznie zawsze wybieramy, ale na pewno akceptujemy. Tak podsumowując, myślę sobie, że tak. mamy, mamy tą świadomość wyzwań. Mm -hmm. To jest jakby pierwszy krok. Mamy tak. to przyzwolenie na to, żeby tych, tych trudności doświadczać i sobie na nie pozwalać się, nie frustrować, tak. ale kiedy już. Dochodzimy do tego momentu, jak my możemy bardziej się wesprzeć, jak możemy sobie pomóc uh -huh. wtedy, kiedy właśnie czy to są kwestie z dziećmi, uh -huh. czy kwestie administracyjne, czy kwestie uh -huh. wszelakie relacyjne. Uh -huh. Gdzie można się zgłosić, jak sobie budować taki właśnie system wsparcia? Czy są jakieś miejsca, gdzie można zadzwonić po pomoc dla osób, które tak jak my, mm -hmm. modeliny, nie wiedzą, co robić w danej sytuacji? Myślę, że bardzo ważne jest zbudowanie właśnie takiego systemu wsparcia. To tak jak właśnie często rekomenduje się terapie grupowe, które są coraz bardziej modne. Ja właśnie uważam, że my, jako ludzie potrzebujemy czuć, od razu że... paczka znajomych na obczyźnie. Tak, wszyscy z terapii grupowej. Tak, dokładnie. O, od razu win-win. Tak. Więc wszyscy przechodzimy przez to Samo i nie jesteśmy sami w tych naszych problemach. Ja myślę, że nam jako ludziom dodaje to tak dużo siły, że, że wow, to nie zdarzyło się tylko, tylko w mojej sytuacji, nie tylko w moim życiu. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka: myślę, że coraz więcej na przykład dużych korporacji, które ściągają do pracy pracowników z różnych krajów, organizuje takie onboardingi, i to nie tylko dotyczące kultury firmy, ale też zaczynają coraz bardziej otwierać oczy na. Zapotrzebowanie właśnie takiej akulturacji nowych pracowników i sprawdzania ich stanu zdrowia psychicznego, żeby oni po prostu w nowym miejscu poczuli się dobrze i bezpiecznie, i więc starają się taką pieczę sprawować. Jeśli nie myślę, że to są ciągle takie rzeczy, które które warto wprowadzać i o których warto mówić i uświadamiać zwłaszcza te duże firmy, które tych pracowników ściągają. No i też no, grupy wsparcia. Czasem naprawdę można napisać do obcych ludzi. Internet jest szalony, jeżeli chodzi o, o, te, o te możliwości I, i poszukać wsparcia od nich. Również terapia. Jakby to jest, to jest taki moment, jak myślę, że każda osoba, która terapii doświadczyła, no to jest to ja zawsze lubię to opisywać, że jak przychodzisz z tym plecakiem pełnych kamieni, takich bardzo ciężkich, to zawsze czujesz, że ten jeden kamień gdzieś tam po takiej sesji został wyciągnięty z tego plecaka i zrobiło się trochę lżej. Więc też ja jestem zwolennikiem właśnie jakichś tam rozwiązań szytych na miarę, nie? Więc jakby każdy, nie lubię robić takiej ogólnej diagnozy i, i co możecie zrobić w takiej sytuacji, na pewno szukajcie pomocy i na pewno nie bójcie się robić tego, bo walczycie o siebie. A nie ma nic ważniejszego w życiu niż, niż wy sami i wasze poczucie szczęścia. Natomiast jestem pewna, że pod okiem czy odpowiednich specjalistów, czy, czy w odpowiedniej grupie wsparcia uzyskacie odpowiedzi na swoje pytania, co was męczy i, i z czym jakby czujecie, że chcielibyście sobie radzić lepiej. Pamiętajcie, że tych wątków i mhm. dróg, którymi mogłybyśmy pójść w tej rozmowie, tak. jest tak dużo, że aż mi jest smutno, że nam się skończył tak. czas, bo nawet kiedy myślę sobie o tych konceptach takiego wyjazdu stricte emigracyjnego, czy właśnie życia ekspaty, czy życia partnera ekspaty. Przecież tak. to jest też taki wątek. Osoby, która tak. wyjeżdża z kimś, kto ma tam kontrakt tak. i ta osoba wiąże, jakby zmaga się z zupełnie innymi wyzwaniami. Tak. tak Czy w przypadku osób, które są digital nomadami, czy tak jak ja miałam możliwość wyjechać parę razy właśnie po prostu ze swoją pracą w komputerze, mm -hmm. Mm -hmm. to też jest zupełnie inna sytuacja, kiedy tak. nie mamy tego punktu zaczepienia i śmiałam się, podzielę się moją, tak, moim mm -hmm. porównaniem, że właśnie takie osoby mogą się czuć, bo ja się czułam jak torebka foliowa na wietrze, czyli osoba, która <laughs> Niby jest w tym super świecie, ale właśnie nie ma tego punktu zaczepienia, mhm. bo teoretycznie nie musi tutaj być. I to też jest zupełnie inna sytuacja. Niby tak. bardzo dużo wolności, ale jednocześnie właśnie nie mamy tego punktu startowego, który może mieć osoba właśnie na takim onboardingu, gdzie nagle pozna inne osoby w tej samej ja. sytuacji, więc tego jest bardzo dużo i bardzo się cieszę, że też edukujesz w tym zakresie na co dzień że jakby jesteś tym wsparciem dla ludzi, więc to mm -hmm. mnie bardzo cieszy, że i odczarowujemy te, te, to, to życie za granicą, ale też pokazujemy, że no dobra, są te wyzwania, ale są też sposoby na to, żeby się wspierać, więc ja Tobie, Alex, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ja też Ci bardzo dziękuję, Karolina, to była ogromna przyjemność poznać, e, co stoi za tym ciepłym głosem, którego tak regularnie <laughs> słucham. Ejko, mnie jest strasznie miło że ci wszystkiego dobrego i mam nadzieję, do usłyszenia. Ja również, dziękuję. Do usłyszenia. Wszystkie odcinki Karolina Sobańska Podcast są dostępne w wersji wideo na YouTube i Spotify. Jeśli regularnie słuchasz tego podcastu, będzie mi miło, jeśli znajdziesz chwilę na wystawienie mu oceny i zostawienie komentarza. Zrób to w aplikacji, w której słuchasz mojego podcastu. Zapraszam też na mojego Instagrama Karolina Sobańska, aby być na bieżąco ze wszystkimi publikacjami.